Witamy wszystkich serdecznie, Byczy Podcast. Słyszymy się po raz szósty. Marcin z tej strony, jestem dzisiaj razem z Szymonem i z Bartkiem. Cześć chłopaki. Cześć. No witam. Czekaliśmy i się doczekaliśmy. Sezon NBA w końcu dzisiaj się zaczyna. Po bardzo, bardzo... Ja to nie lubię tego okresu, mimo że jest lato, jest ciepło, jest fajnie. To człowiek się wysypia w nocy, to jest trochę bez sensu. Porozmawiamy dzisiaj o przede wszystkim o preseason i o tym, co nas zaskoczyło, co było dla nas według planu, według tego, co oczekiwaliśmy. Powiemy sobie parę słów o Tyleru Ulisie, który w ostatniej chwili przed sezonem podpisał na razie umowę na zasadzie two-way deal z Chicago i porozmawiamy sobie chwilę o nadchodzącym spotkaniu Chicago-Philadelphia, bo na debiut byków, na inaugurację byków w tym sezonie musimy jeszcze dwa dni poczekać. To zaczynając w takim razie od preseason, chłopaki, żeby to było tak w miarę szybko i sprawnie. Bartek, co Ciebie zaskoczyło w preseason, jeśli chodzi o występy zawodników Chicago? Co było zgodnie z planem, zgodnie z naszymi oczekiwaniami? I ewentualnie, czy masz, mimo że nie lubimy wyciągać wniosków ani z ligi letniej, ani z preseason, to czy coś Cię rozczarowało i zapisałeś sobie jakieś tam minusy przed sezonem u któregoś z graczy? Chyba nasza obrona, bo wyglądaliśmy fatalnie. Bardzo dużo punktów traciliśmy. Nie podobał mi się Jabari, chociaż dwa mecze można mu zaliczyć na plus, ale ogólnie nie wyglądał chyba tak, jak się tego spodziewaliśmy. Było tempo, graliśmy szybko, oddawaliśmy bardzo dużo rzutów, ale skuteczność już dużo gorzej. Trójki nie wpadały w tych niektórych meczach praktycznie wcale. Świetnie wyglądał Portis, bardzo dobrze wyglądał Zach. Co do Dana mam mieszane uczucia, spodziewałem się więcej. Drażni mnie fakt, że Holiday będzie wychodził na trójce w pierwszej piątce, bo to chyba już jest nieuniknione. Myślałem, że może odważniej postawimy na Hutchinsona. Dochodzą informacje, że Jabari nie jest już brany pod uwagę w ogóle jako gość na pozycję numer 3, co mnie dziwi i trochę niepokoi. Bo jak wróci Lauri, to już kompletnie nie wiem, jak ta rotacja by miała wyglądać pomiędzy Laurim, Portisem, a właśnie Jabarim, czy nawet Wendelem, którego gdzieś tam myślałem, że może czasem zobaczymy na czwórce też. Wendel na plus moim zdaniem, nie możemy rookie zmierzyć tą samą miarą, co goście, którzy są już w lidze, i to chyba tyle. Miejmy nadzieję, że preseason jest po prostu taką rozgrzewką i te wyniki, które mamy w preseason, nie przełożą się bezpośrednio na to, co zobaczymy w sezonie. Chociaż fani Utah Jazz pewnie by sobie życzyli, żeby było inaczej i żeby też wszystko wygrywali, ale no miejmy nadzieję, że w kontekście Chicago to będzie wyglądało dużo lepiej, bo no chyba nic jakoś bardzo pozytywnie nastrajającego nas nie można było zobaczyć w tym preseason poza samym tempem. Wspomniałeś o trójkach, o rzutach za trzy. Wiesz, który z graczy Chicago miał najlepszą skuteczność w preseason? Dawaj. Obwodu? Pewnie Portis. Nie, Zach 43%, Portis 26%. Nie liczymy Kaisera Gatesa, bo on miał jeden celny rzut, jeden oddany. Ale tak, Zach, i to jest prawie 44%. Z przestrzeni tych pięciu spotkań miał w każdym spotkaniu półtora celnego rzutu na 3,2 oddane. Tak więc, kurczę, powiem wam szczerze, że jestem w szoku. Tak wizualnie na test oka, to wydaje mi się, że ja przynajmniej miałem takie wrażenie, że Zach zdecydowanie bardziej ceglił i ta skuteczność była w jego przypadku zdecydowanie niższa. Ja myślałem, że Portis więcej trafiał. No też mi się wydawało, że więcej. Tym bardziej zawodu. Nie można zarzucić tutaj nic Bobiemu, bo on miał 54% z gry, nie? Tak więc rzutami za dwa tam w pomalowanym, jak wchodził, to na pewno nadrabiał, ale z powodu 26%. Dobra, wiemy jakie wnioski wyciągnął Bartek. Szymon, a ty? Dla mnie po pierwsze pewnego rodzaju cojones Fredax, że posadził mimo wszystko Jabari'ego, bo chociaż widzieliśmy jak gran i to nie było to, czego chcieliśmy, no to nadal
powiedzmy, posadzić nowego gracza, któremu płacimy 20 milionów za sezon, no to się jednak nie każdy trener, i to jeszcze trener, który powiedzmy, no, ma trochę ciepło pod sobą już powoli na swoim stołku, no to nie każdy by się na to odważył, a Fred to zrobił, Nie więc. wiem, czy się zgodzicie, ale dla mnie to taka delikatnie podobna sytuacja do tego, co Fred zrobił z Butlerem i Wade'em, jak ich po prostu sobie sam z siebie na mecz zawiesił. On się w tego typu sytuacjach chyba po prostu nie pieprzy. Jak mu się nie podoba, to mu się nie podoba i koniec. Podobnie było też z Joakimem Noah na początku jego przygody z Chicago, gdzie nie podobała mu się duet Joakim Noah i Pau Gasol, no i go po prostu posadził Joakima, czym Joakim podziękował, wykluczając się do końca sezonu tak naprawdę, chwilę później. Także to na pewno na plus, na minus pewnie no sam Jabari, tak jak tutaj już rozmawialiście, także nie będę powielał. Rookies, no tak względnie na plus. Nikt mnie jakoś tam mega pozytywnie nie zaskoczył. Poza tym jakoś tak zagrali za chłopacy, tak jak się tego mniej więcej na oko spodziewałem. Także bez wielkich zaskoczeń. Zobaczymy, jak będzie większa dawka w trakcie sezonu. No dobra, to w takim razie takie delikatne i bardzo pobieżne podsumowanie presji mamy. Mówię, nie ma co się nad tym rozwodzić, bo to jest tylko i wyłącznie mecze towarzyskie, tylko i wyłącznie sparingi. Gdyby tym się sugerować, to Golden State Warriors mogliby nie awansować do playoffów, bo mieli 1-4 z tych 5 gier. Ty wspomniałeś o tym, że Fred Hoiberg miał jaja, bo posadził do Jabari Parkera. Ja tutaj też się odniosę trochę do Hoiberga, bo miał jaja w czwartym meczu wystartował już Wendelem. Dobrze mówię? W czwartym i piątym, czy tylko w piątym? Chyba i w jednym, i w drugim. No, w czwartym i piątym meczu wystartował już właśnie rookie na pozycji środkowego. Teraz jeszcze nieoficjalnie, ale już są przecieki, że Wendell Carter zacznie sezon w pierwszej piątce jako podstawowy środkowy byków i pod tym kątem naprawdę bardzo, bardzo duży plus ode mnie, duży plus dla Hoiberga. No bo nie ma co stawiać na Robina Lopeza, nie ma co sztucznie pompować tej jego wartości rynkowej. Ten gracz to chyba jest gość już zbyt pokaźnym stażem w NBA, żeby tutaj sztucznie pompować mu statystyki, zbiórki i minuty gry, jeśli byśmy brali pod uwagę opcję wymiany Robina Lopeza, to byleby on po prostu był zdrowy w treningu, czasem żeby wszedł na parkiet, a jego wartość będzie taka sama, czy to będzie 10 czy 22 minuty na mecz, to raczej tutaj większej różnicy nie zrobi. I niestety muszę też zgodzić się z wami, bo kurde, byłem strasznie zajarany Jabarim Parkerem. Na początku były obawy, że może się zetnie z Zachem. Potem było bardzo fajnie. Zach się wypada ciepło o Jabarim, Jabari o Zachu. Natomiast po tych 5 meczach preseason, tak trochę magia i czar tego transferu, tego podpisu prysł. O ile Derrick Rose był określany mianem too strong, too fast i tak dalej, tak Jabari Parker we wszystkim jest too slow. Too slow, too slow, too Too fat. slow. I czy to jest pozycja właśnie trójka czy czwórka, to kurde, w obecnej lidze, w obecnej NBA i w obecnej jego formie dyspozycji, to jest gracz, który nie zrobi nam żadnej różnicy i nie da nam żadnej jakości, żadnego atutu na żadnej z tych pozycji. Tym bardziej patrząc na to, że mamy na czwórce Lauriego i Portisa. Więc mam nadzieję, że z biegiem czasu, jeszcze chyba z Bartkiem pisałem z tydzień temu, że o, Jabari w końcu jest zdrowy, przepracował lato. W Chicago raczej dbają o graczy, to może coś tam się jeszcze ruszy i zrzuci może parę kilo, żeby na tej trójce móc grać. Ale chyba sam się przestałem łudzić, że to miałoby jakikolwiek sens. To nie te realia, nie ten czas chyba. Nie wiem, czy widzieliście, wysłałem wam właśnie zdjęcie Jabariego obecnie z tej sesji przedsezonowej A to mi i wysłałeś chyba Jabariego z wczoraj. rookie season, jak on wyglądał, jaka jest różnica w jego masie, więc
to nie jest tak, że Jabari to nie jest trójka i on nie może grać na trójce. On po prostu nie wygląda jak ktoś, kto mógłby grać na trójce. No i to nie jest kwestia tego, że on jest tak zbudowany, tylko kwestia tego, że chyba jest po prostu troszkę nie w formie, moim zdaniem. Bo w takiej formie, jak go pamiętam, jak on wchodził do ligi, jak zaczynał, jakie robił na mnie wrażenie, pamiętam, że kiedyś przy jakimś meczu z Bucks jeszcze się bardzo jarałem nimi, pisałem, że fajnie jakby kiedyś u nas wylądował, bo taki talent i też wysoko poszedł w drafcie, fajnie to wyglądało, całkiem inaczej grał i na początku po tym pierwszym meczu jeszcze chyba myślałem, że będzie ok, ale tak z czasem to chyba właśnie będzie wyglądało tak jak w tych meczach, po których Fred zdecydował się go posadzić. Więc brawa dla Hojberga. Mam nadzieję, że faktycznie jakieś takie sytuacje typu ktoś się focha, ktoś jest nie w formie, będzie twardą ręką i krótko trzymał, bo też musi sobie jakiś respekt wyrobić, bo to nie może być tak, że ci młodzi zawodnicy dorosną, zaczną dostawać duże pieniądze i przestaną się liczyć z Hojbergiem, tak jak to chyba miało miejsce w przypadku Butlera i tych wszystkich trzech samców alfa naszych, co się nie udało kompletnie. A kończąc wątek pre-season, bo nawet nie rozpatrywałem tego w kategoriach plusów, minusów, natomiast, kurczę, Antonio Blakeney, o ile mnie nie przekonuje i no ja mu nie wróżę jakiejś większej kariery w lidze, to patrząc na te sparingi, tak, trzeci strzelec zespołu, przed między innymi Jabari Parkerem, czwarty zbierający, rzucał prawie 13 punktów na mecz, prawie 5 zbiórek, 3 asysty, no 40% z gry, 100% linii osobistych, ale ponad 4,5 zbiórki, prawie 5 zbiórek, 3 asysty. Kurczę, może to jednak będzie jakiś wartościowy zmiennik, a nie tylko jakaś zapchaj dziura w garbage time. No kwestia tego, czy po prostu odpowiadała wesoła koszykówka w sparingach, czy w NBA też da radę to pokazać. No zobaczymy. Swoją drogą nie widziałbym na przykład line-upu, w którym na parkiecie razem mamy właśnie Blakeneya i Tylera Ulisa, bo to dwaj zbyt filigranowi gracze jak na obecne realia ligi. No i teraz skupmy się chwilę na kolejnym graczu poniżej 1,80 m. Liczba graczy poniżej 1,80 m musi się w Chicago zgadzać. Czy to jest Aaron Brooks, czy to jest Nate Robinson, czy to jest... jak on był? Isaac Cannon, tak? Isaiah Cannon. Isaiah Cannon, no. Bartek, ty lubisz młodych graczy, lubisz śledzić rookie. Tyler Ulis, był na niego hype tam 2 lata temu. Jak wchodził do ligi, jedyne zastrzeżenia jakie były, ja sobie odkopałem jakiś tekst na ProBasketcie, jedyne zastrzeżenia jakie były to odnośnie jego warunków fizycznych, no ale podpisaliśmy gracza, który rozegrał 2 sezony w Phoenix, 130 spotkań, 60 spotkań jako podstawowy rozgrywający w Phoenix. Patrząc na jego cyfry, przede wszystkim punkty i asysty na mecz, to nie ma żadnego szału. Natomiast w ten przelicznik per 36 to dostaliśmy gracza, który w przeliczeniu na 36 minut gry robi 13 punktów i 7 asyst. I ty, Bartek, myślisz, że mój ulubieniec Cameron Payne pójdzie w odstawkę i to jest docelowo backup dla Chrisa Dana? Myślę, że nie. Myślisz, że przygoda będzie krótka? Nic konkretnego na jego temat nie mam do powiedzenia, ani niczym mi nie imponował, kiedy wchodził do NBA. Może właśnie przez te warunki fizyczne też jakoś do niego podchodziłem z takim nastawieniem, że raczej mu się nie powiedzie. Phoenix też za dużo nie pokazywał. Gdyby pokazał, no to byśmy go nie pozyskali z tej listy waivers, tak to się nazywa. Ja nie wiem, czy to nie jest przysługa może nawet ku Jabariemu, nie wiem, czy oni się jakoś bardziej znali, ale wiem, że krążyły filmiki, jak oni grali w Chicago, jakieś takie amatorskie spotkania sobie właśnie Julis z Jabarim, więc może to są koledzy, może chcieli, żeby jakoś aklimatyzacja Jabariego inaczej też przebiegała, no nie wiem, szukam w tym jakiegoś drugiego dna, bo gościu wskoczył tak naprawdę w ostatnim momencie na zamykanie rosteru, prawda? No tak. Tym bardziej, że jest na kontrakcie two-way, więc zawsze go można spuścić do G League.
Nie wiem, no nie wróżę mu niczego, tym bardziej, że Payne nawet mi się podobał w preseason, jeżeli tak ma grać, Jest, to w końcu. W końcu jakimś tym nie backupem jestem, może nie być. Jestem ostatnim obrońcą, nie jestem ostatnim obrońcą Payne'a w Polsce. Ale absolutnie się, Bartek, z tobą nie zgodzę, że Ulis niczego nie pokazał, bo jako rookie przeciwko Houston zrobił mecz, w którym miał 34 punkty, 9 asyst, 9 zbiórek. Ja wiem, że takimi rzeczami nie można się sugerować, bo między innymi Brandon Jennings rzucił 50 punktów jako rookie. No pamiętaj, jak Michael Carter Williams wszedł do ligi meczem z Miami. Ale Michael Carter Williams uczył się rzucać od Joakim Manoah i nie byłem fanem Cartera Williamsa. Fanem Tylera Ulisa też pewnie nie zostanę, ale no gość może jednak coś tam potrafi grać w tą koszykówkę. Szymon, a ty? Fajnie, że spróbowaliśmy takiego gracza, no, że na kontrakcie two-way to jest tak na dobrą sprawę żadne ryzyko i nawet jeżeli miałby być z niego ktoś, powiedzmy, typu Antonio Blakeney, to i tak nie będziemy wygranymi takiej umowy. Także pewnie w trakcie sezonu zagram w paru meczach po parę minut w sytuacjach jakiegoś tam garbage time, gdzie nie będzie albo ewentualnie jakiejś kontuzji. I to wszystko, ale nadal, powiedzmy, był z jakimś tam logicznym pickiem w drafcie wybrany, coś tam w Phoenix pograł, bo pograł, więc czemu by nie spróbować? W sumie lepiej próbować takiego gracza niż jakiegoś bezimiennego gościa gdzieś tam wyciągać z Europy czy Niż na przykład dawać kolejną szansę mojemu antyfaworytowi Archidiakono. Nie wiem, z całym szacunkiem dla tego chłopaka, ale on bardziej mi przypomina i widziałbym go w roli przystojnego kelnera niż gracza na poziomie NBA. No. Nie mam zielonego pojęcia, jak to jest możliwe, że on nawet tak długo grał w preseason. Dla mnie to jest nielogiczne. No tak jeszcze co do zamykania rosterów, deadline'ów i tak dalej, to jak skomentujecie brak przedłużenia umowy Rookie Extension z Portisem? Znaczy, ja bym się tutaj chyba nad tym zbytnio nie spuszczał i moje zdanie jest takie, że Gar Forman jak zwykle nie chce wydać pieniędzy, jak go nikt o to nie prosi i w przyszłym roku będzie podobnie jak z Zachiem, poczekamy aż ktoś przepłaci i wyceni, tak w cudzysłowie, właśnie Portisa na rynku. Może to być Brooklyn, może to być kolejny raz Sacramento, przecież Sacramento lubi mieć ośmiu wysokich power forwardów w rotacji, ale kurczę, zbyt dużo mówił o tym, ty, Bartek, zresztą zapisałeś o tym tekst, tak? Zbyt dużo razy było to poruszane między innymi przez Formana, że Portis to jest ważny element tego Young Core'u. Zbyt dużo razy sam Portis mówił w samych superlatywach o Chicago, o swojej roli w organizacji. No nie wiem, no nie wydaje mi się, żeby on w przyszłym roku nie został. No. Tym bardziej, że to będzie jednak zastrzeżony wolny agent, tak? On nawet dzisiaj podziękował właśnie zarządowi, że próbowali mimo wszystko przedłużyć ten kontrakt, więc nie wiemy, czy to jakiś taki przytyk, czy faktycznie jest mu miło, ale no też ciekawe, że skomentował tą sytuację sam Portis. A ty, Szymon, co myślisz? Znaczy, ja myślę, że ogólnie liczba zawodników kończących umowy rookie, którzy dostają przedłużenie jeszcze przed tym ostatnim sezonem, jest dosyć mała i przeważnie są to maksymalne przedłużenia tych wyróżniających się zawodników. Także to jest żadne zaskoczenie dla mnie, że Portis tutaj nic nie ugrał. Miejmy nadzieję, że to się po sezonie jakoś tam logicznie zakończy i że Portis pokaże swoją wartość i nie będziemy nam, że tak powiem, żal płacić mu jakieś tam, powiedzmy, tych, nie wiem, 15-20 milionów, czy tam ile będzie trzeba mu tam zapłacić. Znaczy, No. no patrząc na to, że Miles Turner z Indiany podpisał teraz 80 na 4, to nie wydaje mi się, żeby Portis miał dostać za rok mniej, no. No jestem ciekawy, jakie były warunki, które proponowali mu Bulls teraz, a jaką ofertę trzeba będzie wyrównać za rok. To mnie tylko ciekawi, bo nie jestem jakoś zaskoczony tym, że do tego przedłużenia nie doszło. Po prostu jestem ciekawy, jak finansowo wyjdziemy na tym po sezonie, jaka jest różnica między Ja tym, co bym. proponowaliśmy, a ile będziemy musieli dać. Ja ogólnie szukałbym tutaj jeszcze jednego powodu, dla którego teraz Chicago nie podpisało przedłużenia z Bobim, a mianowicie to, żeby Bobby w tym momencie
nie stał się najlepiej zarabiającym graczem Chicago, bo tak mogłoby być. Dwa miesiące temu te 18-19 milionów dostał LaVine, chwilę później dostał Jabari Parker i myślę, że Gar Forman nie chce celowo na przykład dać teraz Bobiemu tych 20-23 milionów, które być może dostanie, a po sezonie, kiedy okaże się, że Jabari Parker jednak jest tym niewypałem, kiedy Chicago mu podziękuje, wtedy te wirtualne 20 baniek na przyszły rok Parkera zejdzie, a w zamian to wejdzie właśnie kontrakt Portisa. Ja też niestety jestem tego samego zdania, że spadnie nam kontrakt Jabariego, bo jeżeli to będzie wyglądało tak jak do tej pory, no to niestety, ale się pożegnamy. No a też nie będziemy mieli tyle pieniędzy, żeby zatrzymać wszystkich, bo Dan niedługo też trzeba będzie mu dać nowy kontrakt, jeżeli zdecydujemy, że to jest to, czego szukamy na jedynkę. Lauri też w końcu będzie musiał dostać kontrakt, a to jest zawodnik, który, no to jest gość, który będzie musiał dostać maksa, nie ma co się oszukiwać. Miejmy nadzieję, że Wendell będzie podobnego kalibru zawodnikiem dla nas, więc też wszystkich nie utrzymamy, jeżeli mamy utrzymać jakąś w miarę sensowną rotację i mieć dobrych zmienników. Dla mnie jeszcze jedno takie nazwisko, które obserwowałbym w kontekście tam kontraktów i przyszłorocznego sezonu i tak i trochę też wspomnianego Chrisa Dana przez Bartka. A mianowicie to nazwisko to jest Terry Rozier, który też nie podpisał przedłużenia umowy z Bostonem, a wydaje mi się, że no, może być, jeżeli Chris nie zrobi jakiegoś znaczącego skoku w górę, to może, a już pamiętamy, że przecież wokół draftu był też obserwowany przez Chicago i gdzieś tam go Forman z Paxsonem lubili. Nie zdziwiłbym się wcale, jeżeli dostałby pokaźny czek od Chicago. Także to tak tylko w kwestii tych umów, pieniędzy i wirtualnych, i tych mniej. Scary Terry w Chicago. może to jest jakiś pomysł. Nie myślałem w ogóle o nim, ale tak. Biorąc pod uwagę to, co on robił w sezonie regularnym i w końcówce sezonu i w playoffach, to gracz po warsztacie od Brada Stevensa, no, to na pewno byłby. Na pewno jest to jakaś opcja do rozważenia. Też o nim nie myślałem, ale to faktycznie bardzo dobry pomysł, jeżeli on będzie utrzymywał taką formę jak w końcówce zeszłego sezonu, to jak najbardziej. Znaczy no tak zero-jedynkowo, no jak w przyszłe lato masz do wydania 20 milionów na Dana bądź 20 milionów na Rozierę, no to jednak chyba wybrałbym tą bramkę numer 2. Szymon, coś mówiłeś, przerywałem ci. Znaczy to moim zdaniem no Rozier udowodnił, że może być no, tak naprawdę startowym rozgrywającym dla drużyny, która w playoffach doszła do finału konferencji, no wschodniej bo wschodniej, ale jednak. Więc tutaj się też zgadzam. Szczególnie, że Danowi chyba po tym sezonie jeszcze ma cały pełny na ruki kontrakcie, więc można, nie trzeba go przepłacać, że tak się wyrażę, po sezonie, więc i osobiście miałbym go gdzieś tam z tyłu głowy, nie jakoś mega poważnie na razie, ale gdzieś tam z tyłu głowy uważałbym na niego, gdyż Boston raczej nie zapłaci i jemu, i Kyrie Irvingowi dużych umów po sezonie, bo to jest raczej mało finansowo prawdopodobne. Tak znaczy Boston mając Irvinga, mając Haywarda, chcąc na pewno zatrzymać przyszłe gwiazdy w osobach Browna i Tatuma, no nie stać ich na utrzymanie tego rosteru, który mają teraz. Podobny problem będą mieli Warriors chyba ze swoją piątką All-Starów, więc no na pewno przyszły off-season będzie mega ciekawy. Niech Boston podpisuje Rozjera, a my się czaimy na Antonego Davisa w 2020. Ja się obawiam, że Davis nie dogra kontraktów w Pelicans. Może przyjdzie do nas przyszłe lato, ja nie mam nic przeciwko. Za Blake Neyar, czy Diakono i Felicia. I Portisa. Nie no, bez przesady. No na pochybel hejterom, Cristiano Felicio to jest najlepiej blokujący Chicago w preseason. Ale Vin Gentry powiedział chyba wczoraj w nocy, że nie odda Antonego Davisa nawet za Beyoncé, także chyba na razie będzie ciężko go wyrwać. Nie to musi mu się... Ale Beyoncé nie jest z Chicago, z Chicago jest ten, jak ona? Jak się nazywa to żona Kanye West, a on jest z Chicago? Kardashian, o, Kim Kardashian. Nie wiem, ale musi mu się bardzo podobać Antony Davis, jak nie chce Beyoncé za niego. No Beyoncé mu na pewno nie powalczył o playoffy. No może coś innego by z nim powalczyła. Dobra, śmiechy chichy z Gwiazdy Pop.
przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli za dwa dni gramy z Filadelfią. Podcast ukaże się prawdopodobnie w środę, więc można powiedzieć, że już jutro gramy z Filadelfią. Wspomnieliśmy już o tym, że najprawdopodobniej starterem będzie Wendell Carter Jr. I szczerze mówiąc, już mi się trochę ryjec cieszy na myśl o matchupie właśnie Wendell kontra Joel Embiid. Taki chyba najlepszy matchup na debiut w NBA. No. Nie raz, nie dwa, nie pięć, nie dziesięć. Były już takie historie, kiedy wchodził rookie do ligi, w pierwszym meczu robił furorę i nie ukrywam, że liczyłbym tutaj na jakiś fajny ofensywny i defensywny popis Wendela przeciw, mam nadzieję, przyszłemu MVP tej ligi. Szymon, teraz zacznijmy od ciebie. Jakie masz swoje typy i przewidywania na mecz z Filadelfią? No, znaczy typ w sensie wyniku pewnie tam nie napawa mnie ten wynik jakoś większym optymizmem, w sensie raczej nie widzę tutaj większych możliwości. Aczkolwiek, to będzie drugi mecz sezonu Filadelfii, oni mogą mieć już pół rotacji kontuzjowanej. Fultz może przestać rzucać, Embiid może coś mieć ze stopą. No to jest prawda, aczkolwiek na sam pomysł match-upu właśnie Wendela z Joelem warto będzie pewnie wstać lub tam obejrzeć ten mecz tak ogólnie. Więc no, ogólnie pierwsze mecze się charakteryzują też tym, że poznamy tak naprawdę już tą taką prawdziwą rotację, tak? Mniej więcej oczywiście w końcu wypadną nam ci gracze tam mniej lub bardziej znani, te, którzy byli w pre-season, także mecz będzie na pewno pod tym względem bardzo ciekawy. Miejmy nadzieję, że jak najdłużej będzie nas trzymał w niepewności wynik i będzie on na koniec końców pozytywny. No a Wendell, miejmy nadzieję, że przynajmniej w pierwszym meczu nie dostanie jakiegoś, powiedzmy, postera od Joela Embiida, bo tam nie zostanie w jakiś sposób upokorzony, żeby jakoś tam miło wspominał ten pierwszy mecz NBA. Bartek, zanim ty powiesz swój typ, to powiedz mi jeszcze taką jedną rzecz, bo w kontekście rotacji tego, że najprawdopodobniej tą podstawową trójką będzie przynajmniej na początku Holiday, to kogo byście wystawili właśnie na Simmonsa przeciwko Filadelfii? No bo Simmons tak zupełnie w teorii będzie pilnowany prawdopodobnie przez niskiego skrzydłowego. Zaryzykowalibyście Holidaya czy jednak Parkera? Chris Dunn. Zdecydowanie. Jako będzie rozgrywał i tak naprawdę ja bym rzucał Chrisa Dunna, skoro chce być najlepszym defensorem w drużynie, a tak parę razy się wypowiadał, to rzuciłbym Chrisa Dunna, bo nie widzę, żeby Holiday tutaj cokolwiek miał do powiedzenia. No właśnie, ja też nie. Zastanawiam się nad sensem wprowadzania. Znaczy, to co mówisz może mieć sens. No, Holiday zostaje przy Fulcu, a Chris Dunn kryjący Simmonsa, to może mieć sens. Szymon, a ty? Bartek, a ty? Myślę, że jeżeli Embiid będzie na parkiecie, to też bym rzucił Dunna, bo jedynymi dwoma obrońcami, którzy są w stanie jakoś powalczyć i z Embiidem, i z Simmonsem, to będzie właśnie Dunn i to będzie Wendell. I Wendell myślę, że już pokazywał też w Summer League i to jest jego mocna strona w obronie. On potrafi ustać tych teoretycznie szybszych od niego zawodników, bo bardzo dobrze pracuje w defensywie. Jestem ciekawy, czy by sobie poradził z kryciem Simmonsa, bo obawiam się, że przy wzroście Simmonsa to będzie trochę chyba mismatch z Dunnem, prawda? Ile Dunn ma wzrostu, a ile Simmons, tam jest chyba dosyć duża różnica. No, pewnie koło tam 12... Dunn ma powyżej 1,90 m, będzie 1,93 m chyba, nie? Nie wiem, ja ten wzrost w tym systemie amerykańskim bardziej do mnie przemawia, no bo wszędzie tak podają te statystyki, jakoś mi się to utrwaliło, ale Dunn ma chyba jakoś 6,4, a Simmons nie wiem, czy nawet nie 6,10, nie chcę palnąć głupoty, ale to jest chyba duża różnica, coś takiego. A 6,10 albo 6,11 mierzy Wendell. Przy tym Wendell jest dynamiczny, to nie jest taki kloc jak Lopez, więc to też jest ciekawe rozwiązanie, no ale wtedy nie ma kto trzymać Embiida, nie? Więc to chyba tylko takie rozwiązanie, jeżeli Embiid będzie na parkiecie. Nie, czy nie będzie go. No nic, pozostaje nam odliczać. Jeszcze 40, 50, 50 godzin z hakiem i w końcu pooglądamy trochę tej... Czy możemy też rozważać wystawianie Jabariego, ale patrząc na to, jak on wygląda w obronie i co mówi o obronie,
to ja myślę, że tutaj czy Embiid, czy Simmons by z niego zrobili marmoladę i tyle by z tego było. No, prawdopodobnie masz rację. Nie, w ogóle o Parkerze to powinniśmy mieć zakaz rozmowy do jakichś jego dwóch kolejnych dobrych spotkań, bo jestem strasznie zniesmaczony i rozczarowany. Kurczę, przez 5 spotkań preseason pokazał tak naprawdę, nie wiem, 3, może 4 dobre akcje i oczekiwałem czegoś zupełnie innego. Mówię, czar prys, no. No, zawodnik na tym poziomie, zarabiając tak naprawdę za to, że gra w koszykówkę, że zarabia tym, jak wygląda, jak wygląda jego dynamika, jak się odżywia, jak trenuje, no to powinna być podstawa. On powinien wyglądać fizycznie tak, żeby nadawać się do gry na trójce, jak to miało miejsce od początku. Jest po prostu spasiony i to tak paskudnie jak Felicio. Jest jedno logiczne wytłumaczenie, na obiady chodzi z Felicją. No, chyba tak. Do McDonalda stali klienci, bo naprawdę. No fatalnie to wygląda, to porównanie z tego zdjęcia, o którym już mówiłem i wam wysyłałem, to jest jakieś nieporozumienie. Jest niedziwne, że mu się nie chce bronić, że brakuje mu dynamiki, żeby grać na trójce. I takie na siłę gadanie, że nie, Jabari to czwórka, on nie da rady na trójce. No jakby kurwa się nie spasł, trochę by się wziął za siebie, no to może by faktycznie grał na tej trójce i może to by nie był jego ostatni wysoki kontrakt w NBA, bo jak tak dalej pójdzie, to on za rok może zapomnieć o drugim roku za 20 banie, nie będzie się gdzieś próbował utrzymać w lidze za 2 miliony. No to być. A jeszcze najgorsze w tym wszystkim jest to, że jeszcze w tamtym roku, oglądając. To chyba było jakoś na wiosnę. Był właśnie mecz Milwaukee kontra Minnesota, i jeszcze pół polskiego Twittera pisało, że lepszy jest jednoręki Jabari od w pełni zdrowego, atletycznego Wigginsa. No te, a te, nie, no to tragedia, po prostu tragedia, kurczę, tragedia. Ja myślę, że takie porównanie, że ani jeden, ani drugi nie miałby się z czego cieszyć, że byłby stawiany nad jednym czy drugim, bo Wigginsa też bym nie chciał w Chicago. Chyba, że faktycznie, no nie wiem, na pewno Wiggins przynajmniej jakoś wygląda fizycznie i może jeszcze nie znalazł swojego miejsca. Natomiast Jabari to no, chyba jakoś nie jest zmotywowany specjalnie. Oby to się szybko zmieniło, może nas zaskoczy. A co do meczu, to moim zdaniem dostaniemy w pierdoli. Takie, niech to będzie podsumowanie. Absolutnie tego, Bartek, nie wycinaj. Nie zamierzam tego wycinać i jak już sobie tak rozmawialiśmy o jajach Hoiberga, jakkolwiek to dziwnie nie brzmiało, to trochę żałuję, że on w tym preseason nie stawiał jednak odważnie na Hutchinsona na trójce, bo mając w perspektywie to, że nie będzie długo Lauriego, że ta gra wyglądała fatalnie, może się okazać, że tutaj trzeba będzie tankować po prostu. Lepiej byłoby budować takiego Hutchinsona i Wendela od początku, dawać im duże minuty w pierwszej piątce, bo Hutchinson przynajmniej fizycznie jest w stanie ustać rywalizację na trójce, a pokazał w tych niektórych meczach, że jak się poczuje pewnie na parkiecie, to naprawdę fajnie wygląda. I ja naprawdę miałem nadzieję, że będziemy przynajmniej w preseason testować pierwszą piątkę Dan, Lawin, Hutchinson, Jabari i Wendell. Jak już wiedziałem, że Lauri wypadał oczywiście, ale no wychodzi na to, że Jabari przegrał walkę z Portisem, który chyba nawet sam nie chce grać w pierwszej piątce, więc to też dużo mówi o tym, bo nie wiem, czy czytaliście w tym tekście tą wypowiedź Portisa, jak Hojbjerg mówił, że po jednym z meczy w pierwszej piątce Portis do niego podszedł i poprosił o możliwość powrotu na ławkę, bo po prostu lepiej się czuje wchodząc z ławki i dyrygując drugim unitem, więc to też jest taki trochę pstryczek w nos dla Parkera, że gość, który z własnej woli chce być tym rezerwowym, wygryza go I zespołu. sam mu tą pierwszą piątkę oddaje. No, więc to jest przykre i no nie wiem, w najgorszym przypadku dostaniemy fajny pick, ten draft będzie stał graczami na pozycji numer 3, więc źle na tym nie wyjdziemy. Czy byśmy mieli wyjąć takiego kozaka jak Reddish, czy Barrett, czy może nawet Ziona, no tam jest ciekawie, jest Nasir Little, będzie na co patrzeć, a pewnie w trakcie sezonu wyjdą jakieś nazwiska, o których się dzisiaj nie mówi, tak jak to miało miejsce przed Marcel poprzednim. Ponitka. Więc ja się już troszkę się już nastawiam chyba na napisanie artykułów przeddraftowych. Ja jestem bardziej optymistyczny i dalej twierdzę, że na takim wschodzie, gdzie Howard pozabija się z Wallem, gdzie będzie masa rozczarowań, po pierwsze Detroit, po drugie Toronto, to Chicago powalczy o to ósme miejsce.
I powalczymy tam, znaczy powalczymy, pośmiejemy się trochę z serii z Bostonem albo z Filadelfią. A ty, Szymon, jak prognozujesz ten sezon? Ja myślę, że między miejscem na wschodzie oczywiście, między tak siódmym a nie wiem, 12, 13 może być naprawdę bardzo małe różnice, bo tam powiedzmy jakieś Cleveland, tego typu drużyny wcale nie muszą, że tak powiem, mogą być na podobnym poziomie do nas i tam pojedyncze zwycięstwa mogą dosłownie mieć jakieś znaczenie, także nastawiam się pod tym względem na dosyć ciekawy sezon. Tak co do wspomnianego Howarda, który miał się pozabijać z Wallem, to już Dwight podobno boli go tyłek, tak brzydko ta, mówiąc. Boli go dupa i plecy, nie wiadomo kiedy zagra. To tak odnośnie Dwighta. Czyli tak reasumując nasze przewidywania, to na wschodzie będzie ciasno, bo większość ekip jest chujowa, na zachodzie będzie ciasno, bo większość ekip jest bardzo mocna. I jeżeli chodzi o Chicago, to podtrzymuję to, co mówiłem już w jednym z wcześniejszych podcastów, to jest to, co się dzieje na wschodzie, sprawia, że Chicago, jak będzie dobrze, mogą skończyć nawet w pierwszej czwórce, ale równie dobrze mogą skończyć na ostatnim miejscu w tabeli wschodu i to jest coś pięknego. Nie, ostatnim miejscem chyba nie grozi, tam Atlanta będzie niezagrożona. Też mi się tak wydaje, ale... Fajnie, jakby zrobili takie playoffy o tytuł najgorszej drużyny sezonu między właśnie Kings i jeszcze kimś. Tylko nie wiem w jakiej formule, bo co, wygrany by dostał tytuł najlepszej, to chyba przegrany by musiał ten tytuł dostać, ale byłoby wesoło. Dobra chłopaki, ze swojej strony w takim razie dziękuję. Lecimy spać, trzeba wstać o drugiej, żeby obejrzeć Boston i Filadelfię. Dla mnie to pierwszy mecz sezonu i to pierwszy mecz siedmiomeczowej serii między Bostonem a Filadelfią, bo oni w sezonie zasadniczym chyba ze sobą zagrają 3 razy, a potem pewnie zagrają jeszcze serię w playoffach i mam nadzieję, że Bartek wspomniałeś, że wschód będzie chujowy, no bo będzie, natomiast Boston i Filadelfia dają jakąś tam świetlaną przyszłość, że jednak po tej stronie Stanów Zjednoczonych będzie można obejrzeć kawałek dobrej koszykówki. To jakie finały konferencji obu stawiacie, a potem jaki finał NBA? Golden State Utah i Boston Philadelphia. Jestem w stanie się z tym zgodzić. Dla mnie Golden State Utah, ale na wschodzie będzie to Boston i Toronto. Nie doceniacie Kawhia, który świetnie wyglądał moim zdaniem Toronto w preseason i to może być duże zaskoczenie, jak oni będą chcieli, jak oni zagrają w tym sezonie. Ja bym przy Utah i przy Sixers postawił taką gwiazdkę, że jeżeli obędzie się bez większych kontuzji, bo tam właśnie mocno powinni pukać z jednej strony Toronto, a z drugiej pewnie Houston. Jasne, bo patrząc na historię kontuzji graczy w Utah, to na parę spotkań wypadnie Rubio, cały sezon z powodu 5 ACL-a straci Exum, wypadnie trochę Jobert i Utah już jest 10-15 zwycięstw w plecy, tak więc... No a Sixers też lubią sobie kogoś potrzymać rok bez gry kontuzjowanego, więc nie życzę im tego, ale... Tegoroczny pick jest kontuzjowany, ten Zaire Smith, tak? Którego wymienili za Mikala. Mm-hmm. No, tak więc wszystko jest w normie. Tam w Philadelphia, nie wiem, oni na tych workoutach przed sezonem to... nie wiem, zamiast jakieś tam kikin to leją betonowymi klockami kurwa tych graczy. Dla mnie to jest niepojęte, kurwa każdy kolejny, który wchodzi, to ma połamane stopy, no kurde no. Chcecie się pobawić jeszcze w jakieś obstawienie nagród indywidualnych? No dobra, MVP Embiid, Defensive Player of the Year Jobert i przy tych dwóch nazwiskach możemy już postawić dalej cudzy nawias, że liga wraca we władanie wielkich graczy. Sixmanem będzie albo Portis, albo Terry Rozier właśnie z Bostonu. Trenerem roku będzie Budenholzer z Milwaukee, bo Milwaukee będzie w czwórce na wschodzie. I kogo jeszcze mamy? Rookie of the Year, tak? Mhm. I Most Improved na pewno, chyba. Rookie of the Year na pewno nie będzie Doncic. Mimo, że się... No jest zajebisty, bo jest, natomiast w perspektywie całego sezonu na pewno nie będzie Rookie of the Year. I chyba ten nieszczęsny Ayton w takim razie. A ty Szymon? A MIP będzie Zach LaVine. O. Moim zdaniem MVP będzie Giannis, czy jakkolwiek jego się tam imię wymawia. Defensive Player Embiid, potem
to tam Rookie of the Year, no to jest jeden jedyny wybór, jaki może być, czyli Wendell Carter oczywiście. Tak, MIP to w sumie ciężko powiedzieć, zostanę przy Zachu, ale to powiedzmy, to jest na ten moment, tak po 5 meczach, 10 sezonów coś będzie można powiedzieć. Trener roku, trener obecny Toronto, czyli ten Nick Nurse, o ile się nie mylę, ten pierwszy sezon jego jako trener i myślę, że może dostać od razu trenera roku. No, nie wiem, czy coś pominąłem. To na tyle chyba. Moim zdaniem MVP to będzie Davis. Defensive Player of the Year stawiam na Embiida. Most Improved mam nadzieję, że Zach. Rookie mam nadzieję, że Wendell, chociaż wydaje mi się, że będzie pompowany Ayton, tak jak pompowano Simmonsa. Nie mówię, że niezasłużenie, ale no jakoś tak mi się wydaje, że Ayton będzie forsowany. Trener roku w tym roku może Brad Stevens dostanie, bo w zeszłym chyba mu się nie udało, z tego co pamiętam. Więc może tym razem, bo na pewno robi wspaniałą robotę. Kogoś jeszcze pominąłem? Sixmana oczywiście pominęliśmy chyba wszyscy, więc Nie, no Bobby ja mówiłem, Portis. Sixman, albo Portis, albo Rozier. Szymon, a ty? No dobra. No ja się powiedzmy, że zgodzę, ale tutaj ewentualnie jest stały kandydat do Sixmana roku, czyli Lou Williams. Też nie zapominałbym o nim. Ale Williams nie ma tam żadnych perspektyw na to, żeby być jednak starterem w Clippersach? Znaczy ja myślę, że nie do końca będzie chciał, bo on już mógłby być w zeszłym sezonie tak czysto sportowo, ale myślę, że jemu po prostu odpowiada bycie takim I niech się punktującym z wali, i ławki. niech się wali, bo statuetki dla graczy byków się po prostu kurwa należą. O. Tak jest. I nagroda pocieszenia, najlepszy gracz z ławki Chicago Bulls, Jabari Parker. W Chicago to w ogóle można by rozdawać statuetki. Najdroższy gracz z ławki Jabari Parker, najdroższy gracz z G League, czyli Cristiano Felicio, najdroższy gracz niezdolny do gry w koszykówkę, czyli Omer Asik. Najpiękniejszy gracz NBA, Cameron O, Payne. najlepszy występ w World of Dance na Polsacie, Cameron Payne. Dobra, to chyba na Tak, to tyle się będzie będziemy dzisiaj. wymyślać, no. Dobra, dzięki wszystkim, to był Byczy Podcast numer 6. Mamy nadzieję, że nagrywając kolejny podcast numer 7 będziemy w dobrych humorach i Chicago będzie już miało jakiekolwiek zwycięstwa na koncie w sezonie regularnym oraz, że wszyscy będą zdrowi. Bo wiadomo, że pół lata, bardzo dużo osób śmiało się z tego, że 40 milionów dolarów w kontraktach Chicago zawiera jedno zdrowe kolano. I na złość wszystkim hejterom to będą cztery zdrowe kolana. Miejmy Musi nadzieję. tak być. Dobra, Tak. dzięki wszystkim, wszystkiego dobrego. Do następnego. Cześć. Dzięki.